Annuncio Bobis Gaudium Magnum. Abemus Papam. Matka Kościoła Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 17 września 1997 roku. Drugi Sobór Watykański nazywa Maryję najznakomitszym członkiem Kościoła, jego typem i wzorem, po czym stwierdza: Kościół katolicki, pouczony przez Ducha Świętego, dane ją synowskim uczuciem i czci jako matkę najmilszą Prawdę mówiąc, tekst soborowy nie przyznaje bezpośrednio Maryi tytułu Matki Kościoła, ale wyraża jednoznacznie jego treść, nawiązując do deklaracji ogłoszonej dwa wieki wcześniej w 1748 roku przez papieża Benedykta XIV. Opisując w tym dokumencie synowskie uczucie Kościoła, który rozpoznaje w Maryi swoją umiłowaną matkę. Mój czcigodny poprzednik ogłasza ją pośrednio Matką Kościoła. W przeszłości tytuł ten stosowany był raczej rzadko. Ostatnio jednak występuje często w wypowiedziach Kościoła i w praktykach kultowych chrześcijańskiego ludu. Poprzednio wierni wyzywali Maryję przede wszystkim jako Matkę Bożą, Matkę Wierzących i Matkę Naszą. Aby podkreślić osobistą więź, jaka łączy ją z każdym z jej dzieci. Później dzięki rozbudzeniu większej wrażliwości na tajemnicę Kościoła i na relację Maryi z Kościołem, zaczęto wzywać ją często jako matkę Kościoła. Określenie to już przed drugim soborem watykańskim pojawia się w nauczaniu papieża Leona XIII, który stwierdza, że Maria była prawdziwie matką Kościoła. Później tytuł ten był stosowany w nauczaniu Jana XXIII i Pawła VI. Choć tytuł matki Kościoła został przyznany Maryi dość późno, wyraża jej macierzyńską więź z Kościołem, o której mówią już pewne teksty Nowego Testamentu. W chwili zwiastowania Maria zostaje powołana, by okazać swoje przyzwolenie na nadejście mesjańskiego królestwa. Które dokona się wraz z powstaniem Kościoła. W kanie galilejskiej Maryja przynagla syna, by okazał swą mesjańską władzę, przez co przyczynia się decydująco do umocnienia wiary pierwszej wspólnoty uczniów, i współdziała w ustanowieniu Królestwa Bożego, którego zalążkiem i początkiem jest Kościół. Na kalwarii, jednocząc się z ofiarą syna, Maryja wnosi w dzieło zbawienia swój macierzyński wkład, który przyjmuje postać bolesnego porodu, porodu nowej ludzkości. Zwracając się do Maryi słowami: Niewiasto, oto syn twój, ukrzyżowany ogłasza ją matką nie tylko apostoła Jana, ale także wszystkich innych uczniów. Sam ewangelista, stwierdzając, że Jezus musiał umrzeć. By rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno, wskazuje, że narodziny Kościoła są owocem odkupieńczej ofiary, z którą Maria jest zjednoczona więzią macierzyństwa. Św. Łukasz Ewangelista odnotowuje obecność Matki Jezusa w pierwszej wspólnocie w Jerozolimie. Podkreśla w ten sposób rolę Maryi jako Matki rodzącego się Kościoła, analogiczną do jej udziału w narodzinach odkupiciela. Wymiar macierzyński staje się zatem fundamentalnym elementem relacji Maryi z nowym ludem odkupionych. W ślad za Pismem Świętym doktryna patrystyczna uznaje macierzyństwo Maryi w stosunku do dzieła Chrystusa, a tym samym w stosunku do Kościoła, choć nie zawsze wyraża to jednoznacznie. Według świętego Ireneusza, Maryja stała się przyczyną zbawienia dla całego rodzaju ludzkiego, a czyste łono dziewicy odradza ludzi w Bogu. Wtóruje mu święty Ambroży. Dziewica zrodziła zbawienie świata. Dziewica dała życie wszystkim rzeczom. Oraz inni ojcowie, którzy nazywają Maryję matką zbawienia. W średniowieczu święty Anselm tak zwracał się do Maryi. Ty jesteś matką usprawiedliwienia i usprawiedliwionych, matką pojednania i pojednanych, matką zbawienia i zbawionych. Natomiast inni autorzy przyznają jej tytuły Matki łaski i Matki życia. Tytuł Matki Kościoła odzwierciedla zatem głębokie przekonanie chrześcijan. Którzy dostrzegają w Maryi nie tylko matkę Chrystusa, ale także Matkę Wiernych. Ta, która uznawana jest za matkę zbawienia życia i łaski, matkę zbawionych i matkę żyjących, słusznie została ogłoszona matką Kościoła. Papież Paweł VI pragnął, aby sam Drugi Sobór Watykański ogłosił Maryję Matką Kościoła. To znaczy całego ludu Bożego, zarówno Wiernych, jak i pasterzy uczynił to osobiście w przemówieniu zamykającym trzecią sesję soboru 21 listopada 1964 roku prosząc zarazem aby od tej pory cały lud chrześcijański jeszcze bardziej czcił Maryję przyzywając ją tym słodkim imieniem w ten sposób mój czcigodny poprzednik sformułował jednoznacznie doktrynę zawartą już w ósmym rozdziale Lumen Gentium, wyrażając życzenie, by przyznany Maryi tytuł Matki Kościoła nabierał coraz większego znaczenia w liturgii i w pobożności chrześcijańskiego ludu.